Sponsorem programu jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Zenon Michałowski. Państwa na stadionie Edwarda Jancarza w Gorzowie, gdzie za moment po raz ostatni w tym roku żużlowcy Stali pojadą przed własną publicznością mecz ligowy. Rywalami gospodarzy będzie zespół Interu Lazur Ostrów. Zanim przedstawimy Państwu zawodników, proszę spojrzeć na płycie stadionu. Pojawił się dawno niewidziany w Gorzowie David Rudd, Szwed, który tu podczas ostatniego meczu ze Startem Gniezno, ostatniego w serii zasadniczej, doznał bardzo groźnej kontuzji. Miał niezwykle groźnie wyglądający upadek, no ale David przyjechał tutaj pożegnać się z gorzowską publicznością w tym sezonie. No i gorzowska publiczność pożegna też jego najprawdopodobniej do przyszłego sezonu, w którym to David ponownie przywdzieje barwy Stali Gorzów. Trener Jan Grabowski dzisiaj w zespole Interu Lazur Ostrów awizuje następujących zawodników. Z numerem pierwszym jest Tomasz Jędrzejak, ale tego zawodnika oczywiście nie zobaczymy. Z numerem drugim Szwed Mikael Max. Z numerem trzecim doskonale znany w Gorzowie Mariusz Węgrzyk. Z numerem czwartym Matej Ferian. Z numerem piątym Roger Lewandowski, młody zawodnik w teamie Jana Grabowskiego. Z numerem szóstym pojedzie Sebastian Bruchheiser, z numerem siódmym Ricky Kling i z numerem ósmym rezerwowy Michał Szczepaniak. A oto team Stanisława Chomskiego z numerem dziewiątym Piotr Paluch, który tutaj jeszcze przed startem otrzymał sporo upominków, sporo kwiatów, no bo to 20-lecie startów tego najstarszego gorzowskiego zawodnika, który od początku do końca reprezentuje barwy Stali Gorzów. Z numerem 10 powołany w ostatniej chwili do gorzowskiego zespołu Jarosław Łukaszewski, który jedzie w miejsce Niklasa Klingberga. Oby jechał nie gorzej niż Niklas. Z numerem 11 za Jonasa Kylmakorpiego Kamil Brzozowski. Z numerem 12 Kim Kimikadze Jansson. Z numerem 13 jest wpisany David Rudd, ale tu będzie zastępstwo zawodnika. David obserwować będzie zmagania żużlowców z trybun. Z numerem 14 Sławek Dąbrowski, z numerem 15 Andrzej Głuchy i z numerem 16 Michał Rajkowski. Już bohaterowie pierwszego wyścigu przy taśmie startowej. Wyścig inaugurujący każde zawody w polskiej lidze to zmagania najmłodszych zawodników obu drużyn. W zespole Stali Gorzów w kasku czerwonym Sławomir Dąbrowski, w kasku niebieskim Andrzej Głuchy, rywale to w kasku żółtym Sebastian Bruchheiser, w kasku białym Ricky Kling, ze startu najlepiej Sławek Dąbrowski, ale już przy bandzie fantastycznym szpurtem popisał się Ricky Kling i reprezentant Interu Lazur Ostrów na pierwszej pozycji. Dąbrowski na drugim miejscu, a atakuje czy skutecznie Andrzeja Głuchego. Jednak nie, Sebastian Bruchheiser. Bardzo ładnie Andrzej Głuchy zamknął Sebastiana Bruchheisera przy wejściu w pierwszy łuk drugiego okrążenia. Wybił go z rytmu, no i dzięki temu gorzowianin jest o kilka metrów przed Bruchheiserem. No ale na pewno podoba się jazda Ricky Klinga, który spisał się bardzo dobrze w pierwszym łuku. No i widać, że ma bardzo dobrze dopasowany motocykl do nawierzchni gorzowskiego toru. Jeszcze jedno okrążenie i wszystko wydaje się już rozstrzygnięte, chyba że odpukać w niemalowane stanie się coś złego w motocyklu któregokolwiek z zawodników, ale tak się już nie stanie. Ostatnia prosta, Ricky Kling pierwszy, na drugiej pozycji Sławomir Dąbrowski, trzeci Andrzej Głuchy i na czwartym miejscu bez punktu Sebastian Bruchheiser.
i wyścig drugi, dwie zmiany w stosunku do tego, co mamy zapisane w programie, ale są to zmiany jak gdyby programowe. Z numerem pierwszym był awizowany Tomasz Jędrzejak, ale tego zawodnika oczywiście nie ma w składzie. W zamian za to jest zastępstwo zawodnika i w tym zastępstwie jedzie Michał Szczepaniak. Ten zawodnik w żółtym, a w zasadzie w złotym kasku na pierwszym polu startowym, w kasku czerwonym obok niego reprezentant Stali Gorzów Piotr Paluch, w kasku białym Mikael Max i najbliżej bandy Jarosław Łukaszewski, który dzisiaj został skontuzjowany do startu kontuzjowanego Niklasa Klingberga. I właśnie Łukaszewski w tej chwili niewiele brakowało, wyprzedziłby Michała Szczepaniaka. Tam była bardzo ostra walka w pierwszym łuku, wywieziony pod bandę Mikael Max. Teraz Łukaszewski ma jakieś problemy z motocyklem, spojrzał na silnik swojego rumaka, teraz znowu patrzy, no i Max chyba za moment wyprzedzi Jarosława Łukaszewskiego. Odjeżdża Łukaszewski w kierunku bandy, no ale wykorzystuje to Szwed jeżdżący w barwach zespołu z Ostrowa i już Mikael Max na trzeciej pozycji. Na pierwszym miejscu Michał Szczepaniak, znakomita jazda tego zawodnika. Co prawda Piotr Paluch wygrywał z tymże zawodnikiem we wtorek w lidze szwedzkiej. Tam Paluch jeździł w barwach VMS Elite Wetlanda, a Szczepaniak bronił barw drużyny Piratów z Motali. No i nie uda się Paluchowi mimo szarży pod bandą wyprzedzić Szczepaniaka. Szczepaniak zatem zdobywa 3 punkty, 2 punkty zdobywa Paluch, 1 punkt Mikael Max i bez punktu w tym wyścigu Jarosław Łukaszewski, który jak widzieliśmy miał jakieś problemy ze sprzętem, no ale to się nie liczy w sporcie żużlowym, liczy się wynik 4-2 dla Intaru Lazur Ostrów, który obejmuje prowadzenie w Gorzowie 7-5. Trzeci wyścig dnia, przypomnę, 7-5 po dwóch gonitwach prowadzą Ostrowianie i nie jest to dla nikogo na pewno zaskoczeniem. Być może te prowadzenie zostanie powiększone, bowiem w trzeciej gonitwie Kamil Brzozowski, to zawodnik, którego obserwujemy, a nie, to nie jest jednak Kamil Brzozowski, to jest Michał Rajkowski, a zatem Michał Rajkowski jedzie w miejsce Kamila Brzozowskiego. Obok niego Mariusz Węgrzyk, Kim Jansson w kasku niebieskim i najbliżej bandy Matej Ferian. Tutaj faworytem wydaje mi się jest Mariusz Węgrzyk, aczkolwiek Kim Jansson już gorzowskiej publiczności, nie tylko gorzowskiej, ale też ostrowskiej pokazał, że potrafi walczyć i ten przydomek Kimikadze jest adekwatny do tego, co prezentuje na torze. No i proszę popatrzeć, jaka szarża Janssona po zewnętrznej, ale czujnie zachowali się w pierwszym łuku Węgrzyk i Ferian, no i oni w tej chwili kontrolują, co dzieje się na gorzowskim torze. Słabo niestety jedzie dla kibiców gorzowskich, oczywiście słabo jedzie Michał Rajkowski, gdzieś tam daleko z tyłu, no a już odjechał od Mariusza Węgrzyka Matej Ferian, a Kim Jansson wygina się na wszelkie strony na tym swoim motocyklu, no ale po dwóch okrążeniach cały czas na trzeciej pozycji, chociaż może teraz, ale wyczuł jego intencje Mariusz Węgrzyk odjeżdżając do bandy i blokując ewentualny atak Kima Janssona. Jeszcze jeden atak, już bardzo szeroko po gorzowskim torze jadą zawodnicy. Jansson nabiera prędkości, teraz przycina do krawężnika. No i będzie decydujący atak na ostatnim łuku, bo 3 punkty już zarezerwowane dla Mateja Feriana, a 2 chyba jednak dla zawodnika Intaru Lazur Ostrów Mariusza Węgrzyka. Z jednym punktem ten wyścig kończy Kim Jansson, bez punktu Michał Rajkowski, a zatem podwójne zwycięstwo gości, którzy prowadzą już 12-6. Wyścig czwarty po 3, zespół gorzowski przegrywa 6-12, a zatem trener Chomski mógłby skorzystać z przywileju rezerwy taktycznej, mógłby, ale nie może na dobrą sprawę, ponieważ z numerem 13 wpisany David Root, a to jest zastępstwo zawodnika i tu nie może być rezerwy taktycznej, tylko miejsce Kim Jansson, a w zastępstwie jest ewentualnie Sławomir Dąbrowski.
w kasku żółtym. W miejsce Rogera Lewandowskiego jedzie Michał Szczepaniak. To jest rezerwa zwykła, a w kasku białym Sebastian Bruchheiser, ale tu się zanosi na małą niespodziankę, bo to Andrzej Głuchy jest na prowadzeniu. Przez moment Gorzowianie jechali nawet na 5-1, ale ciasno było przy wyjściu z drugiego łuku. No i Kim Jansson stracił dobrą pozycję, ale szaleje tam bombardą. Próbuje wyprzedzić chociażby jednego z zawodników Interu Lazur Ostrów. Odważna jazda Kima Janssona, ale z przodu bardzo dobrze prowadzący motocykl, no i chyba lepiej dopasowany niż w pierwszym wyścigu Andrzej Głuchy. Jeszcze jedno okrążenie przed nami, za nami trzy. Andrzej Głuchy teraz, wydawało się, popełnił błąd, ale jechał nieco szerzej i na większej prędkości wyjechał z pierwszego łuku. I czy będzie pierwszy na mecie? Jednak Andrzej Głuchy, drugi Sebastian Bruchheiser, trzeci Michał Szczepaniak, czwarty Kim Jansson. No, dość niespodziewane rozstrzygnięcie, ale taki jest żużel, taki jest ten sport. No i dzięki temu mamy tak znakomite wyniki, piękne emocje. 3-3 w wyścigu czwartym, nadal prowadzenie drużyny gości 15-9. 6 punktów przewagi zespołu z Ostrowa. No i tym razem trener Stanisław Chomski korzysta z przywileju rezerwy taktycznej. W kasku czerwonym w miejsce Kamila Brzozowskiego Piotr Paluch jako rezerwa taktyczna. Partnerem Palucha jest w kasku niebieskim Kim Jansson. Trudne zadanie przed tym zawodnikiem, bo to trzeci bieg pod rząd żużlowca ze Szwecji. Rywale Mariusz Węgrzyk, on jedzie w ramach zastępstwa zawodnika za Tomasza Jędrzejaka. No i najbliżej bandy Szwed Mikael Max, który w pierwszym wyścigu pojechał nie najlepiej, no ale miał problemy na pierwszym łuku. Został wywieziony pod bandę przez Palucha i Jarka Łukaszewskiego. No a później pospierał się, wyprzedził na dystansie Łukaszewskiego. To był jeden punkt, jak to się tym razem równo ze startu, ale chyba minimalnie z przodu Paluch. Nie, jednak Węgrzyk. Jansson traci trzecie miejsce na rzecz Mikaela Maxa, ale teraz chyba odzyska, bo jedzie szeroko, a na gorzowskim torze należy raczej jechać szerzej, chociaż Mikael Max teraz przy krawężniku minimalnie przed Piotrem Paluchem. I jednak Mikael Max wykorzystuje jednak tą część toru, która jest przy krawężniku, gdzie teoretycznie w Gorzowie nie powinno się jechać szybciej. Zaprzecza prawom panującym na owalu na stadionie Edwarda Jancarza. No i zanosi się na 5-1 dla drużyny Interu Lazur Ostrów. Jeszcze jedno okrążenie, niezagrożony, po 3 punkty mknie Mariusz Węgrzyk. Za nim jak cień podąża Mikael Max. Nie liczą się gorzowianie Paluch i zupełnie bezbarwnie w dzisiejszym meczu jeżdżący Kim Jansson. Zasłużone podwójne zwycięstwo zespołu z Ostrowa. Pierwszy Węgrzyk, dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Mikaela Maxa. Z jednym punktem ten wyścig kończy Piotr Paluch, bez punktu Kim Jansson. 5-1 dla teamu Jana Grabowskiego, który po 5 wyścigach prowadzi już 20-10. Zmiana jedna w tym wyścigu, w miejsce nieobecnego, zresztą obecnego, ale na trybunach, Davida Ruda, Andrzej Głuchy. To oczywiście zastępstwo zawodnika. Andrzej Głuchy jedzie w kasku czerwonym. Jego partnerem jest Sławomir Dąbrowski w kasku niebieskim, a zatem dwójka młodzieżowców Stali Gorzów kontra doświadczeni żużlowcy reprezentujący barwy Interu Lazur Ostrów. Mariusz Węgrzyk, kask żółty, i Słoweniec Matej Ferian w kasku białym. Węgrzyk na trzecim, no i każdy wynik inny niż zwycięstwo zawodników Interu Lazur będzie niespodzianką. Niespodzianki chyba jednak nie będzie, bo już po pierwszym łuku pierwszy Ferian, na drugim miejscu Mariusz Węgrzyk, trzeci w tej chwili Sławomir Dąbrowski, no i Andrzej Głuchy, który tutaj jak widać jedzie w kratkę. Pierwszy wyścig
nieudany, trzecie miejsce w drugim swoim wyścigu. Zwyciężył i zwyciężył nie z byle kim, bo między innymi z Michałem Szczepaniakiem, a w tej chwili Głuchy na czwartej pozycji będzie walczył tylko o jeden punkt ze swoim partnerem klubowym Sławkiem Dąbrowskim. 2 punkty i 3 już zarezerwowane dla zawodników Intaru Lazur Ostrów. Przewaga miażdżąca. Matej Ferian jakby niczym kiedyś tutaj na gorzowskim torze wygrywał. Tony Rickardson i Ferian zdecydowanie pierwszy, drugi. Drugi przyjeżdża Mariusz Węgrzyk. 1 punkt zdobywa Sławomir Dąbrowski, bez punktu Andrzej Głuchy. Kolejne podwójne zwycięstwo gości, a zatem jest już 25 do 11 dla Intaru Lazur. 7 wyścig. Ten wyścig powinien być bardziej wyrównany, a to z tego względu, że w gorzowskiej drużynie jedzie Piotr Paluch. To zawodnik, którego będziemy obserwować w kasku czerwonym na pierwszym polu startowym. Jego partnerem jest Jarosław Łukaszewski. Oczywiście Jarek powinien włączyć się do walki, o ile jego sprzęt będzie spisywał się tak, jak sobie tego życzy sam zawodnik. W miejsce Rogera Lewandowskiego, ten zawodnik miał jechać w kasku żółtym, jedzie Michał Szczepaniak. No i najbliżej bandy za moment ponownie ustawi się na swoim czwartym polu startowym Sebastian Bruchheiser. Już Sebastian powoli podjeżdża pod taśmę startową, gdzie czeka na niego pozostała trójka zawodników. Paluch, Szczepaniak, Łukaszewski i Bruchheiser. Taśma w górę. Piotr Paluch, Łukaszewski przy krawężniku. No i dwójka zawodników Stali Gorzów na dwóch pierwszych pozycjach. Michał Szczepaniak na trzecim miejscu, Sebastian Bruchheiser czwarty. Teraz Szczepaniak zaatakował po zewnętrznym wyprzedzi Jarosława Łukaszewskiego. Teraz do skóry Łukaszewskiego dobiera się Sebastian Bruchheiser. Łukaszewski jeszcze się broni, ale już przegrywa pojedynek z młodym wychowankiem ostrowskiego klubu i Łukaszewski już zrezygnowany zjeżdża z toru. Defekt motocykla Jarosława Łukaszewskiego. Trudno się dziwić, Łukaszewski nie startuje już od dłuższego czasu w barwach Stali Gorzów. Jego miejsce zajmował właśnie Kim Jansson, a dzisiaj w ostatniej chwili Łukaszewski powołany pod bronię, bo okazało się, że nie może jechać w dzisiejszych zawodach Jonas Kelmakorpi. Nie może też startować Niklas Klingberg. No i jedyne pocieszające dla kibiców Stali Gorzów to to, że w tym wyścigu wygrywa Piotr Paluch. Na drugim miejscu Michał Szczepaniak, trzeci Sebastian Bruchheiser, 3-3 w wyścigu 7, no i 28-14 prowadzenie Intaru po 7 wyścigach. I kolejna odsłona niezbyt ciekawego, trzeba sobie jasno powiedzieć, widowiska w Gorzowie. Na początek małe sprostowanie. W wyścigu 7 na trzeciej pozycji linię mety minął nie Sebastian Bruchheiser, jak mówiłem, ale Ricky Kling. Ten zawodnik jechał w miejsce Sebastiana Bruchheisera. No niestety Krzysztof Hołyński, który prowadzi spikerkę na gorzowskim stadionie, bardzo lubi długo porozmawiać z kibicami. No i często informacje od spikera, który znajduje się na wieżyczce, są już zagłuszane przez ryk motocykli. No ale teraz już wiemy, że w wyścigu 8 za Dawida Ruda w ramach zastępstwa zawodnika jedzie Brzozowski, to kask czerwony, a za Tomasza Jędrzejaka również w ramach zastępstwa zawodnika Matej Ferian. W kasku białym już na prowadzeniu jest Mikael Max, a w kasku niebieskim na czwartej pozycji Sławomir Dąbrowski. Tak też ten wyścig, można powiedzieć, przebiega zgodnie z oczekiwaniami, bo przecież Ferian i Max to zawodnicy, którzy mają za sobą już starty także w cyklu Grand Prix. Kamil Brzozowski, dla niego jest to pierwszy występ dzisiaj w tych zawodach. On jest wpisany pod numerem 11, ale to jest zawodnik, dla którego jest to pierwszy start po kontuzji. On już wcześniej w Gorzowie
trenował, ale trener Chomski w tej chwili widać nie ma innego wyjścia i puszcza Kamila Brzozowskiego, który o dziwo spisuje się lepiej od Sławomira Dąbrowskiego. Ten zawodnik jedzie niestety dla kibiców gorzowskich na czwartej pozycji. Nudny, nic nie wnoszący do przebiegu, do zmiany wyniku wyścig zakończony pewnym podwójnym zwycięstwem gości. Ferian przed Maxem, trzeci Brzozowski, czwarty Dąbrowski, 5-1 dla gości i 33-15 dla Intaru po 8 wyścigach. 30 sekund pozostało do końca czasu 2 minut, który już wcześniej włączył zawodnikom sędzia dzisiejszych zawodów. No i czwórka żużlowców już przy taśmie startowej bez zmian w tym wyścigu. Matej Ferian, kask biały, Mariusz Węgrzyk, kask żółty. To oczywiście zawodnicy Intaru Lazur Ostrów. No i pechowiec w kasku niebieskim, Jarosław Łukaszewski. Paluch ze startu najszybciej, znowu zawodnicy Intaru Lazur, ale Paluch próbuje tam przedzierać się po zewnętrznej, no i przedarł się, a przy krawężniku na trzeciej pozycji zameldował się Jarosław Łukaszewski, chociaż teraz kontruje Mariusz Węgrzyk i wyprzedza za jednym zamachem i Łukaszewskiego, i Piotra Palucha, ale Paluch nie rezygnuje, atakuje po zewnętrznej przy bandzie i przechodzi Mariusza Węgrzyka, wychowanka RKM-u Rybnik. Pierwszy niezagrożony Matej Ferian, znowu kapitalna akcja Mariusza Węgrzyka, wykorzystał drobny błąd Piotra Palucha. Teraz Paluch próbuje przedrzeć się ponownie na drugie miejsce, zrezygnował już z jazdy, znowu pewnie z powodu defektu motocykla Jarosław Łukaszewski, a Paluch, kapitan gorzowskiej drużyny, który w tym roku po raz 20 startuje w barwach stali, kapitalnym atakiem przedziela się na drugie miejsce. No, kapitan stali Gorzów znany jest z tego, że walczy do samego końca, no i udowodnił to w tym wyścigu, zdobył 2 punkty dla siebie, zdobył 2 punkty dla stali Gorzów, bo 3 od początku zarezerwowane były dla kapitalnie jeżdżącego w dzisiejszych zawodach Mateja Feriana. 1 punkt Mariusz Węgrzyk, bez punktu Jarosław Łukaszewski, 4-2 dla Intaru i po 9 wyścigach goście prowadzą w Gorzowie 37-17, już 20 punktów przewagi ma drużyna Intaru Lazur Ostrów, no i już w zasadzie ten zespół może cieszyć się ze zwycięstwa w Gorzowie. 3 zmiany w wyścigu 10. W miejsce Sebastiana Bruchajzera, w kasku białym Ricky Kling, w miejsce Rogera Lewandowskiego, w kasku żółtym Michał Szczepaniak, to rezerwy zwykłe, natomiast w zespole gorzowskim w kasku czerwonym w miejsce Kamila Brzozowskiego jedzie Michał Rajkowski w ramach rezerwy taktycznej. Kim Jansson w kasku niebieskim, to zawodnik z czwartego pola startowego. Niespodziewanie ze startu najszybciej Michał Rajkowski, teraz cała czwórka równo. Kto tam wyjdzie pierwszy? Michał Szczepaniak, za nim Rajkowski i na trzecim miejscu Kim Jansson, ale Kling nie rezygnuje przy krawężniku. Jansson przesunął się teraz na drugą pozycję, szerzej pojechał nieco Michał Rajkowski, no i teraz zawodnicy stali Gorzów zapewne będą blokować ataki Ricky Klinga, chociaż Jansson nie próbuje dogonić Michała Szczepaniaka, ale może wykorzystać ten błąd Ricky Kling, który próbuje dopędzić Michała Rajkowskiego. Tam coś odpadło od któregoś motocykla, któregoś zawodników, czy nie Michała Rajkowskiego, ale Rajkowski teraz musi walczyć o ten 1 punkt z Ricky Klingiem, minimalnie z przodu zawodnik stali Gorzów. Teraz docina do krawężnika, tak powinien pojechać, no i dzięki temu dowiezie, chyba tak, dowiózł 1 punkt Michał Rajkowski. Brawa od gorzowskiej publiczności, wreszcie jakieś emocje po tych kilku bezbarwnych wyścigach. Pierwszy Michał Szczepaniak, on zdobywa 3 punkty, 2 Kim Jansson, 1 punkt Michał Rajkowski, bez punktu w tym wyścigu Ricky Kling, 3-3 w wyścigu 10, dalej 20 punktów przewagi drużyny ostrowskiej, 40-20.
Niewiele czasu pozostało do tego, by pojawił się na starcie w kasku żółtym Mariusz Węgrzyk. Brama stadionu zamknięta, brama od parkingu zamknięta, ale już otworzono. Już Węgrzyk jedzie szybko w kierunku swojego czwartego pola startowego. Nie wiem, dlaczego ta brama była zamknięta. No przecież zawodnik miał jeszcze czas na to, by pojawić się przy taśmie, ale już Węgrzyk jest. Jego partnerem w tym wyścigu jest Ferian. Rywale to Andrzej Głuchy, który jedzie w miejsce Sławomira Dąbrowskiego, oraz Piotr Paluch w kasku czerwonym. No i znowu dwójka zawodników Intaru Lazur wygrała moment startowy, ale dojazd do pierwszego łuku lepszy w wykonaniu Palucha i Głuchego od Mariusza Węgrzyka, a Matej Ferian mknie po piąte w rzędu zwycięstwo na gorzowskim torze, bo ten zawodnik już dzisiaj jechał cztery razy i cztery razy mijał linię mety na pierwszej pozycji. Węgrzyk tymczasem przegrywa nie tylko z doświadczonym Piotrem Paluchem, ale przegrywa także z Andrzejem Głuchym. Teraz ostro podjechał pod Andrzeja Głuchego. Ten nie przeraził się tego ataku, odparł natarcie Mariusza Węgrzyka, no i Głuchy cały czas na trzeciej pozycji, ale jeszcze jedno okrążenie, jeszcze 340 metrów szans przed Mariuszem Węgrzykiem na to, by zdobyć jeden punkt, by zespół Intaru Lazur odniósł kolejne zwycięstwo, czy też będzie zwycięstwo, czy będzie remis, który będzie korzystnym wynikiem dla Stali Gorzów. Jednak zwycięstwo Andrzeja Głuchego, co sprawia, że gorzowianie remisują w wyścigu 11, bo pierwszy Ferian, drugi Paluch, trzeci Głuchy, czwarty Węgrzyk, 3-3 w wyścigu 11, 43-23 dla Intaru z Ostrowa. 12 wyścig dnia, po 11, 43-23 prowadzenie Intaru Lazur Ostrów. Jeszcze teoretycznie gorzowianie mają szansę na remis, ale tylko teoretycznie, bo musieliby ostatnie 4 wyścigi wygrywać 5-0, a wiadomo, że jest to nierealne, a zatem już możemy pogratulować Ostrowianom zwycięstwa. Zmiany w tym wyścigu: w kasku białym Plink za Bruchheisera, w kasku żółtym Max w ramach za Tomasza Jędrzejaka, w kasku niebieskim Kim Jansson i w kasku czerwonym w miejsce Kamila Brzozowskiego Michał Rajkowski, który teraz przesuwa się na drugą pozycję. Zadziwia dzisiaj na pewno Michał Rajkowski, no ale proszę, przy krawężniku znakomicie pojechał Ricky Kling i już Michał Rajkowski jest na trzeciej pozycji, chociaż teraz jeszcze spróbuje ataku po zewnętrznej, no ale Kling już wjechał na swoją ścieżkę, musi jednak uważać, bo tymczasem za jego plecami pojawił się Kim Jansson, no i Kim Jansson, który na pewno tego meczu nie zaliczy do udanych, próbuje przedzielić parę drużyny Intaru Lazur Ostrów. Spokojnie z przodu Michael Max, a teraz Jansson wykorzystał drobny błąd Ricky Klinga i sami widzieli Państwo tę kapitalną akcję Kima Janssona, który jeszcze dopiera się do skóry Maxowi, ale nie, jednak Max to wielka klasa, przyjeżdża na pierwszym miejscu, Kim Jansson na drugiej pozycji, trzeci Ricky Kling, czwarty Michał Rajkowski, no i to jest właśnie mecz na stadionie w Gorzowie na krótkim technicznym torze, gdzie no, okazało się, że jeszcze wszystko jest możliwe do końca. 4-2 dla drużyny Intaru Lazur Ostrów, która to drużyna prowadzi po 12 odsłonach, 47-25. 13 wyścig, aż 3 zmiany w tym wyścigu. Sporo w tym meczu kreślenia w programach, w kasku niebieskim w miejsce Jarosława Łukaszewskiego, rezerwa taktyczna Kamil Brzozowski, w kasku czerwonym zastępstwo zawodnika za Davida Ruda Piotr Paluch, w kasku białym Michael Max, no i w kasku żółtym w miejsce Rogera Lewandowskiego, którego na torze widzieliśmy tylko podczas próby toru i podczas prezentacji, Michał Szczepaniak. Próba ukradzenia
wygrania startu przez Szczepaniaka. No i sam się ukarał Michał Szczepaniak, jedzie teraz na czwartej pozycji, dość niespodziewanie na drugim miejscu Kamil Brzozowski, no ale na pewno nie zrezygnuje ani Michael Max, ani Michał Szczepaniak, by wyprzedzić młodego zawodnika Stali Gorzów. Paluch tymczasem stara się odjechać jak najdalej od rywali, a tymczasem znakomicie broni się przed atakami i Maxa, i Michała Szczepaniaka, Kamil Brzozowski. Teraz Szczepaniak wykorzystał, że Brzozowski pojechał za szeroko, przyciął do krawężnika, teraz próbuje Szczepaniak wypracować pozycję do ataku Michaelowi i Maxowi, ale Brzozowski jedzie szeroko, pod bandę, wywiózł Brzozowskiego pod bandę Michał Szczepaniak. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Wywrotka Kamila Brzozowskiego. Wyścig oczywiście przerwany. Za moment poznamy decyzję arbitra dzisiejszego spotkania. Powtórka wyścigu 13. Zdaniem arbitra tego spotkania, Jana Banasiaka, Kamil Brzozowski sam był winien przerwania tego wyścigu, sam się wywrócił. Państwo widzieli to na powtórce, możecie Państwo sami mieć ogląd na tę decyzję sędziego. Jeszcze Piotr Paluch troszeczkę zwleka z podjechaniem do taśmy. No niestety pierwsze wstępne badanie lekarskie wykazało, że Kamil Brzozowski najprawdopodobniej ma złamaną rękę. Mam nadzieję, że to tylko takie wstępne objawy, a tak naprawdę Kamilowi nic groźnego się poza potłuczeniem nie stało. A tymczasem doskonały start Piotra Palucha. No ale widzieli Państwo, Michael Max próbował ukraść start, czołgał się w kierunku taśmy. Zauważył to sędzia, przytrzymał Michaela Maxa przy taśmie. No i Piotr Paluch w tej chwili znakomicie walczy o 3 punkty z Michałem Szczepaniakiem, który dojeżdża co chwila do kapitana gorzowskiej drużyny. No ale Paluch, przecież gorzowski tor zna doskonale. No, niczym Tomasz Golob przy bandzie mknie na maksymalnej prędkości po 3 punkty, po remis dla Stali Gorzów. No i od wyścigu 9 już gorzowianie jakby nieco nawiązują walkę z faworytami tego dzisiejszego spotkania. Oczywiście już nie ma mowy o tym, by zespół Stali osiągnął jakikolwiek dobry rezultat, no ale przynajmniej mogą się nieliczni kibice na stadionie Edwarda Jancarza cieszyć ze kolejnego zwycięstwa kapitana gorzowskiej drużyny Piotra Palucha. On zdobywa 3 punkty, 2 punkty zdobywa Michał Szczepaniak, 1 punkt Michael Max, no a wcześniej wykluczony przez sędziego został z powtórki tego wyścigu Kamil Brzozowski. 3-3 w wyścigu 13 i 50-28 prowadzenie Intaru w pojedynku ze Stalą w Gorzowie. I przedostatni wyścig dzisiejszych zawodów, wyścig nominowany. Te dwa wyścigi oczywiście już nie znaczą, nie mają żadnego znaczenia dla układu, kto wygra, no ale myślę, że czekają nas fajne zawody. Szczepaniak i Dęczyk, Michał Rajkowski dobrze ze startu, ale nie było tak zwanego dociągu przy wejściu w pierwszy łuk. Podobnie było to u Głuchego, natomiast zauważyliśmy, jak dojechali do pierwszego łuku po tej umownej linii 30 metrów zawodnicy Intaru Lazur Ostrów, Michał Szczepaniak i Mariusz Węgrzyk. No i oni przez moment, przez całe jedno okrążenie byli na dwóch pierwszych pozycjach, ale udana akcja Michała Rajkowskiego sprawiła, że Michał Szczepaniak spadł w tej chwili na trzecią pozycję. Szczepaniak trzyma się ciasno krawężnika, szerzej jedzie Michał Rajkowski, teraz odwrotnie. Rajkowski pojechał do krawężnika, szerzej pojechał Michał Szczepaniak, zdefektował motocykl Andrzeja Głuchego. Jeszcze jedno okrążenie, jeszcze Szczepaniak próbuje ataku po zewnętrznej, wyczuł jego intencje Rajkowski. Teraz Szczepaniak przy krawężniku wyprzedził Michała Rajkowskiego, ale Rajkowski skontrował i na wyjściu z drugiego
łuku ostatniego okrążenia wyprzedził na kresce Michała Szczepaniaka, a zatem pierwszy Mariusz Węgrzyk, drugi na mecie Michał Rajkowski, trzeci Michał Szczepaniak. Z powodu defektu motocykla tego wyścigu nie ukończył Andrzej Głuchy. 4-2 dla zespołu Intaru Ostrów i 54-30, a przed nami jeszcze tylko ostatni, 15 wyścig. 25 sekund pozostało do końca czasu 2 minut. Jest już na torze trójka zawodników, którzy walczyć będą o punkty w wyścigu 15. W kasku czerwonym Kim Jansson, w kasku niebieskim Piotr Paluch. Między nimi ustawiony jest Matej Ferjan, niepokonany w dzisiejszych zawodach. No i już możemy w tej chwili powiedzieć, że wykluczony z tego wyścigu za przekroczenie czasu 2 minut jest Michael Max. Już 2 minuty upłynęły. Właśnie w tym momencie wywieszona jest czarna flaga z białym kaskiem, w zasadzie z białą tarczą oznaczającą biały kask Michaela Maxa. No i Michael Max już nie zdążył na start, został wykluczony, a zatem w trzyosobowym składzie wyścig 15. No i jedno tylko pytanie. Czy Matej Ferjan zostanie niepokonanym zawodnikiem w dzisiejszych zawodach? Chyba jednak tak. Paluch co prawda teraz odjechał na orbitę, ale Ferjan po wygranym starcie, po przyblokowaniu przy krawężniku Kima Janssona, potem pojechał pod bandę. No i teraz już ta ścieżka najbardziej optymalna jest zajęta przez znakomicie dysponowanego dzisiaj Słoweńca. No i Paluchowi, Kimowi, Janssonowi nie pozostaje nic innego, jak tylko patrzeć na fantastyczną dzisiaj jazdę Mateja Ferjana. Wielkie brawa już teraz, bez względu na to, czy szczęśliwie dojedzie do końca tego wyścigu. Oczywiście mówiąc o szczęściu Mateja Ferjana, mam na myśli tylko i wyłącznie to, jak będzie spisywał się jego sprzęt, bo dzisiaj Matej Ferjan jeździ fantastycznie, no i zasłużenie zdobędzie 18 punktów, bo przecież to już tylko zostało pół okrążenia do końca. Mateja Ferjana witamy na ostatniej prostej, no i Słoweniec zdobywa 3 punkty, 2 punkty dla Piotra Palucha, 1 punkt dla Kima Janssona. Matej Ferjan, bohater dzisiejszego widowiska, bez wątpienia najlepszy żużlowiec meczu między Stalą Gorzów i Intarem Lazur Ostrów. Zasłużone gratulacje od kapitana gorzowskiej drużyny Piotra Palucha. 3-3 w wyścigu 15, a to oznacza, że zespół Intaru Lazur zasłużenie pokonał w Gorzowie miejscową Stal 57-33. Zawsze ja jestem optymistą, wierzę w zespół. Wczoraj trenowaliśmy. Ale cóż można zrobić? Ja nie będę się tłumaczył, tam polewaczką, min i tak dalej, przygotowałem toru, ale no, rywal był, 4 zawodników miał doskonały. Niestety nie zanotował prawo serii Ferjan, tylko odwrotnie. Gnieź robił 2, to zrobił 18. To przypisali nasz sposobem i umiejętnością jazdy. No ja nie mogę przeciwstawić jednego Palucha ewentualnie i Kima Janssona, który wiadomo jeździ w kratkę. A swoich młodych zawodników, którzy są no, nieobjeżdżeni, było widać, jeżeli dostali szansę przynajmniej po 3 biegi, to człowiek tak sztukował, żeby każdemu jakoś tak w miarę dać pojechać i żeby jakoś to próbować bronić się przed klęską. Było widać, że w każdym dniu możliwości, no ale no, co zrobić, no. Taki jest nasz dzisiejszy potencjał, co mecz ktoś tam ubywa, tracimy zawodnika, to federacja nie pozwala Kima Korpiemu, no i tam wiele innych, no ale jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no każdy był, każdy widział, no niestety nie byliśmy w stanie sprostać. No można powiedzieć, że to był taki bodziec, bo dostałem prezenty za te 20-lecie startów w Staleczce i to tak jakbym dostał jakąś premię za jazdę i jeszcze lepiej jeździłem, ale ustrzegłem się parę błędów, chociaż rywal naprawdę bardzo silny i te punkty, co potraciłem, to na dobrych zawodnikach. Starałem się jak mogłem. Aż odjechałem 7 biegów praktycznie na 15, połowę z całej drużyny i czuję się trochę zmęczony, bo jeszcze wcześniej byłem trochę chory, ale jest okej. Okay. Jak jest dobry wynik, to samopoczucie lepsze. Dzisiaj spróbował wszystko zrobić, żeby najwięcej punktów zrobił, co chcę.
I wszystko pasowało, torby dobrze przygotowane. Lubię takie tory, zakręte, ostre. I też motor mi pasował, dobry dzień miał, wszystko było i tak dalej. Dlatego jest dobry wynik. Obawiałem się bardzo, bo ci zawodnicy, którzy dzisiaj startowali w Gorzowie, potrafią jechać. I tak jak dzisiaj Ferian zrobił komplet 18, to również mógł zrobić 18 punktów. Przykładowo Paluch mógł również zdobyć Jansson, a więc młodzieżowcy dobrze jadą. Tak więc bardzo się obawiałem, a że wygraliśmy, cieszę się, bo to trochę tak jest po tej porażce w Gnieźnie. No, jako przedłuża nam te szanse do meczu z Zieloną Górą. Sponsorem programu jest przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Zenon Michałowski.